Co masz? Coś masz? Nie mogę wyciągnąć, ty. Patrzcie na to. Coś idzie. No i coś idzie, coś idzie, coś idzie, coś idzie. Ja tylko rzucił. Pierwszy rzut. Siemaneczko, witam was w kolejnym odcinku z Magnesu. Jestem, jak widzicie, pod taką konstrukcją. Tu zostały same podpory. Tam natomiast jest most. Jest ze mną teściu, jest ze mną Marcin. Gdzie jesteś? Chodzę! Tam gdzieś jest. Jeszcze go nie widać. Gdzieś tam nurkuje. O, widzicie go? Jest ze mną Marcin. Siema jajeczka! Siemanderko! Także witaj wszystkich! Pozdrawiamy was i bierzemy się za poszukiwania. Zobaczymy, czy coś tu będzie, bo obiekt jest naprawdę przekozacki. Jeszcze tutaj nie byliśmy. Pamiętajcie o subskrypcji, łapkach do góry i lecimy. Kuku! Marcin woła, to idę. Coś się czepiło. Coś się czepiło, coś jest. Ciężka. Wypompujemy troszeczkę. Już nam się... Już idzie. Jest płytka. Mamy to! I podkładeczka. Tak. I żebyście teraz mieli jasność, to na tą chwilę jest jedyny fanda. My tu już jesteśmy sporo czasu. I nic. O szkurde. Ta mała. Zmieniliśmy miejscóweczkę. Ja tylko położył. Konstrukcja mostu. Ładny kotlecik. No. Bo powiem wam, że pod tamtym mostem niestety lipa. Taka konstrukcja i... O, weź to teraz odklej. O matko. Poszło. Rękawiczki trzeba wyciągnąć. Jakaś drobnica. Marcin z Reksiem. Reksia. Od Marcina. I coś trzyma. Trzyma? Coś trzyma. Coś tam jest. Coś, co... Popatrzcie. Pasuje. I dogadam. O, patrz. Jalko położył. O kurde. Idzie. Jest spinka. Luks. Kolejne coś. Kolejne coś idzie.
Co to? Wow! Od razu trzeba było tu przyjechać. Nie wiem, co to jest. A tu się okazuje, że są dwie rzeczy. Tylko weź to teraz odklej od tego. Dobra, ale ja coś tu mam, ale nie wiem co. Ciągnij. W ziemi siedzi. Masz przełapanko? No, przełapanko jest. Tam teściu jeszcze. Idzie. Ale fanciorów to jest. No jest, bardzo dobrze. Zwróci się za paliwo chociaż. Wreszcie. Co tam, masz coś? Coś mi to przyczepiło, tylko ci powiem, kurde, nie chcę wyjść. Pompuj. Na pewno jest głęboko, ale... Idzie. Pryncio. Marcin znowu ma. Wciągaj. Pryncioki. No i mamy to. To. Marcin cały czas w jednym miejscu. O, żeś teraz wyciągnął. Ale jest kotle. Ale jest fajnie. A ja co położę? To takie pręciki, gwoździki. O, masa tego jest. O, to jest dobre ucho. I tak sobie tylko kładę magnesik. Coś idzie. Francisław. Wspaniały. Mam ja. Powiem wam, że cały czas w jednym miejscu. Cały czas coś tu się czepia. Ty, ja stoję na tym. Bo czuję pod nogami. To tylko tyle? Ciągnie tylko nie wiem, czy to kamień. Próbuję nogami trochę odgarnąć. No, to nie było to. Trzeba podkopać. Przeszedłem pół metra dalej. Ty, ale to jest przejście dla pieszych, to kajak się powinien zatrzymać, nie? Tak, bo czerwone światło było. Jest pręcik. A ty co masz? No coś. Coś. Łożysz, panie. Kątownik. Kurwa, nie to wejdzie. I teściu w woderkach. I w jednym miejscu. No. Patrz, i dalej coś tu się czepia. Co robić? Kolejne przyłapanie. A ja mam co? Młotek. Znowu młotek. Szepki w kolejce. Ale jakiś taki dziwny. Kwadratowy i on jest nie drewnianą rączką, tylko metalową. A Marcin tam daleko poszedł, bo odpłynęło nam wiadro. O nie! Jesteśmy zgubieni. Chodź tu, pokaż co masz. A few moments later. Yes. Jezina!
Dywina. No i Reksiu robi robotę. Reksiu robi robotę. Linę. Jest Przycisław. O, jest. Pierwsze przyłapanie. O, i będzie zara na oko. Darek, i twoje wiadro. Co masz? Coś masz? Nie, nie mogę wyciągnąć, ty. Czepia się, ale... Nie no, chyba pomogę. Pomogę, pomogę. No jest i Robert! Ukraina. Ukraina, panie. Światełko masz do odzysku. Jest i Robert. Weź go wyrwij. No, no jak on do drzewa jest zaczepiony. Idzie. Jeszcze pojeździmy. Na pewno. Tyle ty, od mostu. O jest, ale ciężki. No. No. Przejdzie pomóż, a ja pierdyka. Tylko gadasz. Ja pierdzielę. No przejdzie pomóż, a nie tylko gadasz. Ej, a wiesz co on ma tutaj? Widzisz? Sakiewkę masz. O! To jeszcze narzędzie może będzie? Może będą. Ale jest ciężki. Ej, po drodze prędko. Jest. I kolejne przyłapanie. W tym miejscu, nie? Tak, praktycznie w tym samym miejscu. Nie mam pojęcia, co to może być. Na pewno coś od czegoś. Cały czas. Praktycznie. No patrzcie, widzieliście? Położyłem magnes, nie wyłączając kamery. O, się tu zassał. I klamra. Druga. Tak, to no patrzcie, położyłem znowu magnes. Jalko położył. A mój to dzień ma rozmagnesowy cały. O matko, co tu jest? Bo się nic odciąga. Coś idzie. Panie, tu z betonem idzie. O, nie z betonem. Chodź tu, chodź, 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 chodź. Uwaga! Gotowi jesteście? Jest! Zbrojenióweczka. Panie... O kurde. O kurde. Na brzeg. Patrzcie na to. Coś idzie. Co to jest? Ej, patrzcie, miedziucha. Jest ruda. Stojan. Jakiś stojan, no. Dawaj, opukam go. O! Teściu przejmuje. Tak mu dam. Specjalnie mi darzem się męczył. A ja dalej w jednym miejscu penetruję. I kolejne przyłapanie. Idzie. I zbrojenióweczka.
tym jeziusza, a tutaj jest aluminium. Odbierz. Bardzo dobrze, będziemy demontować. Ale powiem wam, czysta woda jest, wszystko widać. Jakby co kto pytał, nie, to kolejna zbrojeniówka. Stoję w tym samym miejscu. Okej, czekaj, zobaczcie, bo jemu chyba rozmagnetowałem. Ale jest prąd. Przeprawiamy się na drugą stronę. No i oczywiście magnes w wodzie. I coś złapał. No proszę bardzo. A co ty złapał? A nie wiem. A co to? No i wiadro i na drugą stronę. A ja też coś złapał. O, Marcin też coś złapał. Także idziemy na drugą stronę. I w sumie widzimy się na podsumowaniu. Powiem wam, ciężar jest. I prąd też. Wow. O Jezu. Rower zostawiamy. Jak ktoś będzie chciał, to niech sobie go weźmie. Bo nie ma go gdzie włożyć. Dobra, lecimy na podsumowanie. No i podsumowując, dwa wiadra pełne. Tu mam to coś na magnetarku. Nie wiem co to jest. Konkretna duża lina. Tam gdzieś jest ta miedziucha, jest aluminium. No mi się wydaje, że wypadł udany. Aczkolwiek myśleliśmy, że będzie kolejóweczka jakaś pod mostu kolejowego. No ale nic. My jesteśmy zadowoleni. Jest fajna zabawa, można się bawić w takie popołudnie. Jest super. Z kolegą. I to nas napędza. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrypcji, łapkach do góry. Pozdrawiamy was. Cześć. No i witamy już po magnesie, jesteśmy w warsztacie, będziemy ważyć. Jedno wiadro, drugie wiadro i ta linka. Także włączamy wagę i nożyczki. I pierwsze wiadro. Dziesięć i pół kilograma. Drugie wiadro. To jest cięższe. 16300, to już jest 26 kilo. No i linka, nie wiem jak my to zważymy. Swoje waży, trzeba ją na stojąco może. No ja będę trzymał. 7,5 kg. Jeszcze raz. No. 7,5 kg. Uwaga na moje oczy. Swoje waży, powiem. Także 10, 16, 26 i 7, ponad 30 kg. Jest dobrze. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć.